Dlaczego Zbigniew Ziobro nie chce już milczeć? Co nagle ujawnia w Polsat News? Z jakiego powodu musiał przerwać wywiad? Jako komentarz powiem, że źródłem materiału jest Polsat News, w którym były prokurator wszystko ujawnia. Zapraszam na wywiad prowadzony przez panią Dorotę Gawryluk. Dzień dobry pani, witam serdecznie państwa. Chciałem przeprosić za swój głos i czasami po kasłaniu, co się będzie zdarzać, ale niestety jest to objaw jeszcze konsekwencji choroby, którą mam nadzieję, że przechodziłem. To jest taka optymistyczna wersja i ufam, że mam już za sobą po ciężkiej operacji. Panie ministrze, i to pana ostatnie pojawienie się w momencie, kiedy były przeszukania w pana domu, a wcześniejsze też wrzucenie do sieci zdjęcia z łóżka szpitalnego. Wszystko to powodowało mnóstwo spekulacji wokół pana stanu. Jaki jest pana stan? Dlatego, że no, mimo tego, że pan się pokazał, mimo tego, że ludzie usłyszeli pana głos, nadal jest mnóstwo wątpliwości. Jedna z posłanek Platformy Obywatelskiej napisała wczoraj, że pan bierze Polaków na litość. Wie pani, no ja bardzo współczuję tej pani poseł. Ja jej życzę zdrowia, naprawdę jej najbliższym. I nie życzę jej, by przechodziła tego z doświadczeniem. Mogę powiedzieć, wspomnieć panią poseł Piekarską, którą no, pani poseł, o której pani wspomniała, jest zapewne politycznie bliżej niż mnie, ale kiedy ona przechodziła doświadczenie ciężkiej choroby, też nowotworowej, to poprzez bliską mi osobę składałem jej też wyrazy wsparcia, bo uważam, że są pewne sprawy, które są ponad polityką. Ale to jest kwestia już poszczególnych ludzi. Pani redaktor, no cóż mogę powiedzieć, nasza była historia mojego, niektórzy to mówią, zniknięcia, a inni przedstawili ucieczki czy akcji symulacji. No cóż, niestety dotknęło mnie to nieszczęście, tak to można powiedzieć, ciężkiej choroby. Nie chciałem z tego robić sprawy publicznej. Nie szukałem żadnego ani usprawiedliwienia, ani tym bardziej politowania, tylko starałem się znaleźć wyjście z tej sytuacji, bo chciałem ratować życie przede wszystkim dla moich najbliższych, dla dzieci. Rozpoznanie, jakie przedstawiam, to jest zaawansowany nowotwór przełyku z przerzutami, co najmniej już na żołądek, ale z podejrzeniem, że mogą one pójść już być dalej. Choroba bardzo przyspieszyła w ciągu niespełna miesiąca, schudłem około 10 kilo. Pojawiły się już takie bardzo mocne bóle, między innymi w okolicy mostka, za plecami. I towarzyszyła mi coraz większy problem z głosem, który był już od lat dla mnie tym problemem zwiastującym tą chorobę, bo geneza tego nowotworu u mnie, jak przedstawiłem mi doświadczenie lekarza, onkolodzy, chirurdzy, związana z bardzo ostrym refluksem. Niewielka grupa ludzi, która ma refluks, więc nie chciałbym wszystkich straszyć. Państwa, którzy macie refluks, jest narażona na tego rodzaju niestety chorobę, więc warto robić od czasu do czasu gastroskopię. Ja tego nie robiłem, nie badałem się. Apeluję tutaj, badajcie się państwo, bo później, kiedy są problemy z przełykaniem, ogromne pocenie się w nocy, utrata wagi, bóle poważne, to zaczyna być sytuacja dramatyczna. I więc walka o życie. I tak pani profesor Stanosławska, świętej pamięci, której bardzo jestem wdzięczny, powiedziała, że nie kryła, używam mocnych słów, że sytuacja jest bardzo poważna. Poważne są rokowania, nie daje mi żadnych gwarancji, ale zrobimy wszystko, co się da. I zaproponowała zupełnie niestandardową terapię, odchodząc od klasycznych form leczenia onkologicznego, które w takim wypadku są standardem się w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Podjęła pewne ryzyko. Ja uznałem, że warto je podjąć. I ono przyniosło dobry efekt. Jestem jej z tego dozgodnie wdzięczny z tego powodu. To była długa, żmudna terapia w Polsce, w szpitalu w Lublinie. Jestem wdzięczny też oczywiście wszystkim pracownikom, którzy i lekarzom, i pracownikom szpitala, którzy ze mną współpracowali. No a potem przyszedł czas decyzji co do już operacji. I ta operacja miała być wcześniej wykonana w Polsce. Rozważałem, albo ośrodek lubelski, tam jest wybitny specjalista, między innymi profesor Wallner, profesor Skoczylas, rozmawiałem z nimi, ewentualnie ośrodek w Zakopanem, pana profesora Marcina Zielińskiego. Mamy bardzo dobrych chirurgów, ale wie pani, to co mi tam spotkało w tym szpitalu, ten hejt, który tam trafił do szpitala, ale hejt, który został też skierowany do lekarzy. Widziałem, kiedy rozmawiałem z świętej pamięci profesor, widziałem jej, można powiedzieć, przerażenie tym, co jak to zobaczyła. Ona była lekarzem, jestem prokuratorem generalnym.
po mnie, może powiedzieć, no takie, nie takie sytuacje nie przestraszą. Natomiast no, uznałem, że nie chciałbym, aby lekarze byli straszeni z tego powodu, że mnie leczą w Polsce rządzonej przez Donalda Tuska. I podjąłem trudną decyzję o leczeniu za granicą, chirurgicznym, już kontynuację leczenia. Czyli operację przeszedł pan, jak dobrze rozumiem, za granicą? Tak, tak, przeszedłem za granicą, by stworzyć komfort i lekarzom, i sobie. Ta operacja jest bardzo skomplikowana, to jest 8-godzinna operacja, tyle ona mniej więcej trwa. Jest związana z dużym ryzykiem operacyjnym. Około 8% według niektórych danych ludzi nie przeżywa tej operacji, jeżeli chodzi o śmiertelność operacyjną, abstrahując od samego nowotworu. No, trafiłem, jestem też bardzo wierzy tym lekarzom, na bardzo doświadczony zespół i może powiedzieć, że miałem dwa w jednym, bo niestety były komplikacje. Na przykład przechodziłem operację zwaną mało inwazyjną, operację przełyku, ale okazała się z przyczyn pewnych anatomicznych w moim przypadku niemożliwa do dokończenia. I chirurg zdecydował się na tak zwaną torakotomię tylnoboczną. To jest bardzo nieprzyjemny zabieg związany z cięciem około 18 cm bodaj między żebrami, a później używa się takiego dźwigni i madła do rozszerzania żeber, żeby dojść do przełyku i wykonać 18 cm cięcie przełyku, cięcie żołądka, przesunięcie tego wszystkiego, co później po tym pozostaje. I skutkiem ubocznym niestety tej operacji jest to, co państwo słyszycie, ale też to jest najmniejszy problem, bo problemy największe jest związane z często uporczywym bólem. Ja bez środków, najsilniejszych środków przeciwbólowych, jakim dysponuje medycyna, które dzisiaj też przed programem naszym musiałem zażyć, nie byłbym w stanie być dzisiaj na tej rozmowie, bo byłoby mi bardzo trudno, może być byłbym. Panie ministrze, a czy pan zdaje sobie sprawę z tego, bo pan mówi o hejcie, pan ma jak każdy pacjent prawo oczywiście do prywatności, niemniej cała otoczka wokół pana no, sprawia, że pana choroba stała się tematem publicznym. Mówi pan o tym również bardzo otwarcie. I ja się domyślam, że także po naszej rozmowie będzie bardzo wiele takich komentarzy, które wrócą właśnie do takiej frazy, że pan bierze na litość w tym momencie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w polityce wokół pana i wokół pana ugrupowania. Pani redaktor, przez kilka dobrych miesięcy byłem pomawiany o przedstawiany koszust, który symuluje chorobę nowotworową. No byłoby to czymś niezwykle odrażającym, który boi się odpowiedzialności stanięcia przed komisją i w ten sposób takie wybiegi stosuje. No to było odrażające. Wie pani, ja miałem ważniejszy problem przed sobą, walkę o życie, żebym zadał sobie cel główny, żeby z tym polemizować. Czy jak Miller sugerował, pan Leszek Miller, żeby wzywać kamery do szpitala, już nie mówiąc o lekarzach, których musiałem szanować, też prywatnych, już nikt nie życzyli sobie by prawdopodobnie takich scen. Ale wie pani, to był pewien moment, kiedy uznałem, że już nie mogę milczeć, że już nie mogę. To było dla mnie trudne, bo ja, proszę zwrócić uwagę, ja przez długi czas nic nie mówiłem o swojej chorobie. Ja nawet nie mówiłem, że jestem chory na nowotwór, ja tylko powiedziałem, że jestem chory i nie mogę być obecny. Ale zostałem jako do tego zmuszony tą operacją medialno-polityczną niszczenia mnie świadomego, mojego wizerunku jako człowieka niegodnego zaufania, tak chciano mnie przedstawić. No i dlatego przedstawiłem to zdjęcie. Jestem gotów, wie pani, już do tego dojrzałem, mogę pokazać nawet ranę ciętą, którą mam na plecach, żeby te spekulacje przeciąć, czy ja rzeczywiście tą chorobę przechodzę. No więc te argumenty przeciwstawiam tej tezie, którą pani redaktor szanuje, przedstawiła w pytaniu, że właśnie odwrotnie, ja nie, w żaden sposób chorobą nie starałem się grać, ją ukrywałem. I chciałem ukrywać, ukrywałbym do końca, gdybym czy mógł. Pan, czy pan w tej chwili przerwał leczenie, bo pan się pojawił tutaj w Polsce, powiedział pan o leczeniu za granicą. A jakie jest stanowisko lekarzy wobec tego, że pan się teraz pojawił tutaj i jest w swoim domu? Bo to jest też kwestia rokowań po tej, jak pan mówi, bardzo skomplikowanej i wielogodzinnej operacji. Na pewno, pani redaktor. No, ja nie konsultowałem oczywiście tej swojej obecności czy uaktywnienia się nieplanowanego w polskiej polityce. Ono zostało wymuszone sytuacją. Nie zamierzałem ukrywać się, uciekać nic przed nikim. Nigdy się nie ukrywam, nie uciekam. Przypomnę, że gdy poprzednio byłem ministrem sprawiedliwości, zawsze stawiałem się na wszystkie komisje śledcze i prokuratury. Nigdy przed niczym nie uciekałem i nie ukrywałem się. I takim jestem człowiekiem i dlatego postanowiłem dzisiaj to zrobić. Wbrew zaleceniom lekarskim, które oczywiście wskazują dla mnie konieczność ćwiczenia płuc
taką rurkę mam specjalną, którą muszę używać. Chodzenie po schodach, kawałeczek na dół i do góry, żeby zwiększać powoli odległości, którymi się przemieszcza. No pewnie chirurg, który, pan profesor, który mnie kroił, tak to ujmę, uratował życie, byłby no, mocno zaskoczony, gdyby zobaczył te obrazy, które państwo widzieli. No, bez leków byłoby to trudne, o których wspomniałem, bardzo silnych przeciwbólowych, ale uznałem, że muszę, to jest kwestia mojego honoru, nie pozwolę, żeby ktoś tak kłamliwie przedstawiał pewną, czy interpretował pewne sytuacje, insynuując, że ja czegoś się obawiam. Ale interpretacja jest taka, to ja panu powiem, panie ministrze, bo wielu polityków zobaczyli pana no wtedy wieczorem przed pana domem, potem na konferencji następnego dnia rano. Także dzisiaj pan Marcin Bosacki powiedział w Trójce, że no pewnie niedługo pan stanie w tej sytuacji przed komisją śledczą, bo ma pan no, siłę występować przed kamerami i że, mówi pan Bosacki, myślę, że to będzie kwiecień co do pańskiego stawiennictwa przed komisją, która bada sprawę Pegasusa. Co by pan odpowiedział? Pani redaktor, ja nie tylko chcę, ja oczywiście muszę stanąć przed komisją, bo przede wszystkim chcę wobec tej akcji, insynuacji i kłamstw, które są na mój temat opowiadane i mojej działalności jako prokuratora generalnego, będę miał w ten sposób okazję, by pokazać prawdę, jak ono wygląda, że podejmowałem działania, kieruję się interesem publicznym i dobrym Polaków, ich bezpieczeństwem. I to miało pewne wymierne skutki, więc mogę być rad, że miałem okazję podejmować decyzje, które przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa moich rodaków. To był mój obowiązek. Więc najważniejsze dla mnie będzie to, że dzięki jawnej pracy Komisji Śledczej usłyszą o tym Polacy. Oczywiście bardzo dobrze usłyszy komisja. Wilczym prawem opozycji jest atakować byłych ministrów. Tak zbudowany system demokratyczny, nie mam o to pretensji. Na każdą komisję na pewno się stawię. A myśli pan, że kiedy byłoby to możliwe, pana zdaniem? Panie redaktor, wychodząc naprzeciw tym wszystkim, którzy stawiali zarzuty, rzekomo coś udaje czy symuluje, wystąpiłem z wnioskiem do pana marszałka, by zechciał, korzystając z swoich uprawnień koordynacyjnych, ale z prezydium Sejmu, zaproponować powołanie biegłych, którzy mogliby być specjalistów w danym zakresie, którzy mogliby, do których mają zaufanie posłowie, którzy mogliby się wypowiedzieć, kiedy w sposób gwarantujący swobodę wypowiedzi będę mógł w najszybszym możliwym terminie stanąć przed komisją. Obiektywni, wysokiej klasy biegli, niech to rozstrzygnę, się podporządkuje, mówię to z góry. Tak jak wskażą. Dlatego, że chcę się stanowić przed tą komisję i niczego nie zamierzamy unikać czy uchylać się przy czymkolwiek. Panie ministrze, pan wie doskonale, myślę, że śledzi pan tę sprawę, no, że jest zastosowany areszt trzymiesięczny wobec dwóch urzędników, którzy odpowiadali za Fundusz Sprawiedliwości i wobec jednego z beneficjentów, czyli wobec księdza Michała O. Ten trzymiesięczny areszt może wskazywać, że sprawa jest poważna, że zarzuty są mocne, że są dowody. Pan powtarza, że Fundusz Sprawiedliwości był czymś dobrym, że był pożytkowany tak jak trzeba. No, śledczy są najwyraźniej zupełnie innego zdania. Panie redaktor, przede wszystkim chciałbym wyrazić swoje wyrazy wsparcia dla rodzin tych skrzywdzonych niezwykle ludzi. Ogromna krzywda została im wyrządzona dwóm paniom i księdzu. W związku z tym, co się stało? Źródłem jakby tego wszystkiego początkiem był raportnik, który oskarżył ministerstwo o to, że niezasadnie zostały przyznane granty dwóm podmiotom. To jest Fundacji Profeto, której właśnie przedstawicielem jest wspomniany ksiądz Olszewski, oraz Fundacji pani Ewy Błaszczyk-Akogo. I ja, jeśli prokuratura jest tak konsekwentna, to znaczy, że należy się spodziewać, że zaraz na łowie oskarżonych będą musieli postawić panią Ewę Błaszczyk, co było oczywiście kompletnym absurdem i taką samą aberracją, jak stawiane zarzuty i aresztowanie wspomnianego księdza i dwóch pań urzędniczek. Przypomnę, że istotą kierowanego przez nas projektu było nie tylko bieżąca pomoc ofiarom przestępstw, ale też zapobieganie przestępstwom, ale również stworzenie dwóch
ogólnopolskich wielkich projektów inwestycyjnych, które obejmowały być cały kraj. Z jednej strony, jeżeli chodzi o panią Ewę Błaszczyk i Fundację Jakogo, aby dawać szansę tym, którzy mają śpiączkę, ludziom dorosłym, najczęściej po wypadkach drogowych to są osoby, czyli są ofiarami przestępstw, żeby im znaleźć swoje miejsce kompetentnego fachowego leczenia. I na tej samej zasadzie rozstrzygaliśmy tamtą, znaczy ministerstwo rozstrzygało, nie ja, bezpośrednio, tamtą decyzję. Też były inni oferenci, którzy proponowali mniejsze po prostu projekty, a chodziło o jeden duży, obejmujący całą Polskę. I tak samo tu były mniejsze oferty, na przykład fundacje, już w tej chwili nie pamiętam, które były ich nazw, ale one obejmowały od kilku do kilkunastu milionów, o ile pamiętam. Natomiast to był największy projekt, który obejmował kompleksowe, pełną opiekę nad najczęściej kobietami i dziećmi, które podlegą przemocy, z możliwością ich zakwaterowania, to utrzymania chyba na miesiąc albo trzy miesiące, już nie pamiętam szczegółów w tej chwili, to był jedyny podmiot, który to oferował. Z racji właśnie swojej wielkości. Panie ministrze, leczenie całościowe, informacje, i stawianie zarzutów takim ludziom jest naprawdę szokujące. Są informacje takie, że urzędnicy, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasz M. i jego podwładny mieli pójść na współpracę w zamian za status małego świadka koronnego i mają dostać łagodniejszą karę za to. Informacje są takie, że oni zeznają, obciążają nie tylko polityków suwerennej Polski, pana partii, no ale także pana małżonkę, Patrycję Kotecką. Pani redaktor, po pierwsze, atmosfera zastraszenia, taką jaką zobaczyłem, jak dlatego widziałem, bardzo dzielnie postępowała pani profesor wspomniana przeze mnie, świętej pamięci, kiedy ją zastraszano, chociaż w ramach akcji niszczenia mnie, bo ja byłem głównym celem. Ta atmosfera zastraszenia była też prowadzona przez pracowników w funduszu, którzy mogli się bać tych wszystkich zapowiedzi kar, ale być może też były inne sposoby dotarcia. Propozycja utrzymania pracy bardzo dobrze płatnej dla kogoś, kto pracuje na przykład w banku. Przy zmianie władzy ludzie, którzy są związani z danym obozem, tracą pracę, a ktoś może nie stracić pracy. Ja szczegółów nie znam oczywiście tych rozmów, które były kluczowe dla podjęcia się współpracy i motywacji, ale mogę pani z przekonaniem powiedzieć, że po owocach ich poznacie. No przecież ten obiekt, za który, w związku z którym ksiądz i dwie panie zostały aresztowane, to nie jest tam dziura została, jak w wielu wypadkach oszustw, gdzie stąd nie stosują aresztów, gdzie tysiące ludzi w Polsce jest aresztowanych, pokrzywdzonych, tracił setki tysięcy miliony złotych łącznie. Setki milionów złotych. No afera GetBack, gdzie nie ma aresztów, gdzie prokuratura stara się od lat o areszty. A proszę zwrócić uwagę, że tu ten budynek stoi. Jego kosztorys można zbadać każdą złotówkę. Przecież to gigantyczny budynek z kondygnacją podziemną, który jest prawie już ukończony i który został wybudowany, czyli tam pieniądze nie zostały stracone, zostały zrealizowane. Czy pana żona ma powody do obaw w tej sprawie? Pani redaktor, to jest kompletna bzdura. Moja małżonka mogła być pytana przez pana i była pytana pewnie przez pana ministra Romanowskiego jako osoba o ogromnym doświadczeniu w zakresie marketingu, która pracowała jako szefowa przez lata firmy, szefowa dużej spółki w zakresie marketingu, wcześniej zresztą też innej prywatnej spółce w zakresie marketingu, więc na tym się doskonale zna, co robić, aby dobrze promować działanie funduszu i też jak przygotować materiały, jak to organizować, jakie środki są najlepiej skuteczne od strony organizacyjnej. W ten sposób wyrażała swoją opinię, bo pan Marcin Romanowski po prostu zna moją żonę, ma do niej zaufanie i podobnie pytał pewnie też inne osoby. Natomiast moja żona nie jest decydentem, nie podejmowała żadnych decyzji, nie zna zakresu działania, również od strony marketingowej i medialnej Funduszu Sprawiedliwości, na który nakłada ustawa, bo ustawa, co też wytykał NIK, nakłada na Fundusz Sprawiedliwości obowiązku w zakresie informacji medialnej, działań medialnych, które ten fundusz nie prowadził zdaniem NIK-u i w związku z tym zostały podjęte różne próby, aby tą sytuację zmienić, aby pokazywać różne problemy w sposób dużo bardziej skuteczny, sprawny i w tym sensie mogła wyrazić swoją opinię, ale nie miała żadnego wpływu na decyzję, ani nie miała świadomości,
i wiedzy, w jakim zakresie ten fundusz może działać, bo to nie jest sfera jej kompetencji. Więc jeżeli ktoś prywatnie wypowiadał swoją opinię, nie pobierał z tego żadnych korzyści, no to co w tym złego? Jeżeli pytali, pan Romanowski pytał, to dajmy na to jakichś dziennikarzy, których zna, to co w tym złego, jeśli oni wyrażali swoje opinie, ponieważ są osobami, które zajmują się mediami, przekazem i skutecznością dotarcia do ludzi. To jest bzdury kompletne, bredzi. Media zwróciły też uwagę na jedno zdanie z pana wypowiedzi z tego wieczora, kiedy pan się pojawił przed swoim domem, kiedy pan powiedział, że bezpośrednie decyzje co do konkretnych spraw, poza jedną, podejmowali pana podwładni. I zostało to odebrane jako przeniesienie odpowiedzialności na podwładnych. Ale ja chcę zapytać w takim razie, jaką decyzję w sprawie funduszu pan podjął konkretnie? Pani redaktor, zakres zadań poszczególnych wiceministrów i ministra jest precyzyjnie ustalony. I w aktach sprawy są podpisywane decyzje, za które ktoś za nie bezpośrednio bierze odpowiedzialność, ale ja za wszystko politycznie biorę odpowiedzialność. I w pełni utożsamiam się z też urzędniczkami, które bezzasadnie w mojej ocenie zostały aresztowane. Pan nie zna te urzędniczki, nie wiem, panie ministrze? Pan zna te panie urzędniczki? Jedną z nich znam, drugą chyba nie, chyba że spotkałem, ale nie kojarzę, szczerze mówiąc. Natomiast księdza również znam. Natomiast tak samo znam panią Ewę Błaszczyk. Ja na budowie pani Ewy Błaszczyk kilka razy tam byłem na miejscu. Wydaje mi się, że w tamtej sprawie pani Ewy Błaszczyk to ja podejmowałem decyzję i podpisałem tą decyzję. Tak mi się wydaje. Oczywiście głowy za to nie dam, bo wie pani, pamięć jest ulotna i może się okazać, że było na przykład inaczej, że to pan Marcin Romanowski jednak podpisywał. Mam bardzo istotne pytanie w kontekście dzisiejszych doniesień mediów. Media informują o tym, że politycy obozu szeroko pojętej Zjednoczonej Prawicy uważają, że jak będą uchylane immunitety, bo w tym kierunku idzie śledztwo, no to może zostać zatrzymany także Jarosław Kaczyński. Co w tej sprawie wedle pana wiedzy wiedział prezes Jarosław Kaczyński? Znaczy jakieś kompletne bzdury i mrzonki. No to kompletna już fantasmagoria. W takich sprawach nawet nigdy nie rozmawiałem wedle mojej najlepszej pamięci z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, bo Jarosław Kaczyński nie jest ekspert od budowy ośrodków interwencji i pomocy ofiarom przemocy, ani też od spraw PR-owych, więc... Czy wiedział o samej sprawie Pegasusa, o tym, że jest kupowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości taki system? Pani redaktor, to jest właśnie dlatego bardzo chętnie stanę przed tą komisją śledczą i do tego się odniosę. I powiem więcej, nie tylko mogę, ale ja chcę to zrobić. Nawet jakbym się znalazł w losu, ufam, że tak się nie stanie. Nie był dla mnie przychylny i znajdę się w stanie paliatywnym. To tutaj słowo honoru daję pani i państwu, że będę się domagał. Jak trzeba, to przyjdę o kulach wtedy do Sejmu i będę chciał i żądał, by składać zeznania w tej sprawie przed komisją śledczą. Nie widzę możliwości, aby było inaczej, ponieważ podejmuję decyzje w najlepszej wierze służące bezpieczeństwu Polaków. I moje decyzje poprawiły to bezpieczeństwo Polaków. Były legalne w mojej ocenie i słuszne. I decyzje tych nie konsultowałem z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. To były moje, były też moje decyzje. W tym sensie kierunkowym, że ja, wiedząc o tym, że organa ścigania są bezradne wobec działania przestępców, groźnych przestępców w różnych obszarach działających, również tych związanych z zagrożeniem terrorystycznym, wywiadem, ale też wielkich spraw gospodarczych, ponieważ przestępcy przechodzą na tak zwane komunikatory z telefonów i policja nie miała i służby środków pozwalających kontrolować ich rozmów. Więc zaoferowała, a służby nie miały własnych środków. A celem funduszu jest zapobieganie przestępstwu. No tak, ale panie ministrze, pan Krzysztof Brejza nie jest przestępcą, prawda? Pani redaktor, ja już nie, to powiem szczerze, ja nie podejmowałem decyzji co do pana Krzysztofa Brejza, nie uczestniczył w tych decyzjach. A kto taką decyzję podjął? Uczestniczyli zapewne w tym przedstawiciele przede wszystkim służb specjalnych, którzy składali wniosek, czyli w tym wypadku CBA, potem prokuratorzy i na końcu sąd. I argumenty, które były zawarte w tych wnioskach, przekonały zarówno prokuratora, któregoś z moich zastępców, prokuratora generalnego, który podpisał tą decyzję, jak również i sąd niezawisły, który też ją podjął. I muszę pani powiedzieć, że wniosek o uchylenie immunitetu pana posła Brejzy, który czytałem już, w pełni mnie przekonywał co do zasadności stosowania tego środka. O tym oczywiście, czy ktoś jest przestępcą, czy nie, ostatecznie decyduje niezawisły sąd. Ale jeżeli organy ścigania zbiorą materiał dowodowy, który jest
wysokim stopniu prawdopodobnie popełnienia przestępstw i pozwala im tak, i nakazuje ocenić tą sytuację, to kierują wówczas wniosek w tym wypadku stosowanie środków kontroli operacyjnej i ten wniosek został przez legalną ścieżkę przeprowadzony i zaakceptowany przez sąd. Czyli sąd też uznał, że służby miały podstawy w danym momencie o te środki wnioskować. A różnica między, wie pani, był taki moment, kiedy przestępcy posługiwali się telefonami, tak zwane kabel, takie, a to były, przepraszam, już nie pamiętam, nasze nawet, takie klasyczne telefony, my pamiętamy, kiedy jeszcze, pani rektor też pamięta, nie było jeszcze komórek. Później pojawiły się telefony komórkowe, tu mam przed sobą taki telefon i wtedy policja też była bezradna, bo nie było odpowiednich narzędzi, urządzeń, które pozwalały podsłuchiwać komórki. Przestępcy byli całkowicie poza kontrolą. Rozwijała się przestępczość, więc dlatego wtedy policja po jakimś czasie pozyskała to urządzenie. To jest ten etap właśnie. Panie ministrze, mam jeszcze dwa pytania. Jeśli mogę, chciałabym je zadać. Jedno dotyczy tego, o czym mówił pan prokurator Nowak, o tym, że znaleziono w pana domu akta dotyczące postępowania w sprawie śmierci pana ojca. I z tego śledztwa pan miał być wyłączony jako osoba bezpośrednio zainteresowana. Tymczasem miały zostać odnalezione te akta, co miało świadczyć o tym, że pan postąpił jednak wbrew prawu, bo nie powinien pan mieć tych dokumentów, wyłączając się ze śledztwa w tej sprawie. Pani redaktor, po pierwsze chciałem zwrócić uwagę, że samo przeszukanie, o którym pani była uprzejma wspomnieć, odbyło się z rażącym naruszeniem prawa. Ja zacytuję pani przepis kodeksu postępowania karnego, który jest gwarancją pewnego prawa dla każdego Polaka, każdego obywatela. Ja nic więcej nie oczekuję niż równego traktowania wszystkich wobec prawa. Otóż on mówi, cytuję, że osoba, o której ma nastąpić przeszukanie, należy ją przed rozpoczęciem czynności zawiadomić. Przed rozpoczęciem czynności należy ją zawiadomić o celu i wezwać do wydania przeszukiwanych przedmiotów, a podczas przeszukania umożliwić jej uczestnictwo w czynnościach, a jeśli jej nie ma, to umożliwić jej wskazanie osoby godnej zaufania. Wszystkie te prawa zostały złamane w moim przypadku. W sposób kłamliwy prokuratura i służby wskazują, że moja teściowa odmówiła współpracy, nie była gotowa przyjechać na miejsce czynności, co jest brednią, bo po pierwsze moja teściowa nie miała kluczy, ja jej nie dałem mojemu koledze, który niedaleko mieszka, miał klucze do dyspozycji. Gdyby do mnie zadzwoniono, oczywiście udostępniłby ten lokal bez jego niszczenia i wskazałbym osobę, która byłaby godna zaufania, jak prawo mówi, gdyby prokuratura do mnie zadzwoniła, mój telefon posiadali. Ja nie jestem jakąś tam osobą nieznaną. W każdym sekretariacie prokuratury krajowej, która prowadziła te czynności, był znany mój numer telefonu, pani redaktor, przez 8 lat. Więc oni celowo nie zadzwonili, celowo złamali to prawo, by manifestacyjnie pozbawić mnie możliwości uczestnictwa w tych czynnościach i tych praw, które przysługują mi jak każdemu polskiemu obywatelowi. Do tego kłamiąc do moich teściów, u których, nawiasem mówiąc, muszę pani powiedzieć, w tym samym czasie było przeprowadzone przeszukanie przez 5 godzin blisko. I moi teściowie musieli być na miejscu, uczestniczyć w tym przeszukaniu. Mieli jeszcze na głowie dwoje małych dzieci moich, a to są ludzie schorowani blisko 80. Przecież to jest absurd, co oni mówią. Zadzwonić do mnie, zwalają na teściu ktoś z tych schorowanych ludzi, u których zresztą robili przeszukanie, którzy musieli brać udział w nim, uczestniczyć w tych czynnościach w tym momencie. Zamiast do mnie zadzwonić, wszystko byłoby otwarte. Więc to była manifestacja złej woli i takiej napaści, którą przeprowadzili w ten dom, by szło znaleźć cokolwiek na mnie. I teraz wracając do pani pytania, przepraszam, będę musiał kończyć, bo się nieco gorzej czuję, proszę mi wybaczyć, pani redaktor, ale to nie jest kwestia wymysłu, tylko niestety realnego faktu. Mianowicie, pani redaktor, rzeczywiście, jako prokurator generalny miałem dostęp do wszystkich możliwych akt. I te akty, o których pani pyta, też miałem do nich prawo, z tego względu, że byłem atakowany medialnie i weryfikowałem pewne fakty, które były związane z zarzutami czynionymi mi przez niektóre media w związku z śmiercią mojego ojca. Miałem prawo się z nimi zapoznać. Ja nie wiem, czy to są oryginały akt. Tak twierdzi dziś w komunikacie prokuratura, nie okazano mi tego. Być może chciałbym się zapoznać oczywiście z tym, czy tak było. Ale pani redaktor, po pierwsze ja w pełni legalnie wszedłem w posiadanie tych akt i na pewno wszystkie akta, większość, ogromną większość z nich oddałem, kiedy rozstawałem się z urzędem, ale rozstawałem się w zupełnie nadzwyczajnych okolicznościach, o których właśnie rozmawialiśmy na początku, kiedy pewna dynamika sytuacji, bardzo ciężka choroba, która mnie zaatakowała, sprawiła, że nie wszystkie zadania, które w normalnych okolicznościach mogłem sprawnie realizować, byłem w stanie skutecznie
wykonać, bo zajmowałem się jakimś głównym innym celem, który stanął jako największe wyzwanie w moim życiu w tym momencie. I też inne rzeczy nie oddałem od razu, jakieś telefony, ładowarki, etc. Pod nim podpisywałem różnych rzeczy, wie pani, to czynię stopniowo. I na pewno też oddałbym, jeśli to były, zastrzegam te akta, jak i inne rzeczy, czy poniszczyłbym jakieś notatki, które tu miałem. W pełni legalnie miałem wszystkie bardzo te rzeczy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam jeszcze jedno pytanie, nie wiem, czy mogę je zadać, biorąc pod uwagę to, co pan mówi o swoim samopoczuciu. Ja mam w pamięci, chodzi mi tylko o to, że myślę, że też opinia publiczna, kiedy ludzie widzieli pana w Sejmie, wie pan, chodzi mi o te słynne pana słowa, że jesteście fujarami. Kiedy pan się zwrócił bardzo emocjonalnie do swoich przeciwników politycznych. Tak. Czy pan tego żałuje? Czy pan uważa, że to było podyktowane jakimiś nadmiernymi emocjami? Czy rzeczywiście takie słowa by pan skierował też panie, dzisiaj panie redaktor, pod adresem? To była reakcja, bo ja nie planowałem wystąpić tego dnia. Już wiedziałem, że ja mam nowotwór, panie redaktor. To był następny, drugi już dzień po rozpoznaniu i informacji, że rokowanie są, mówiąc delikatnie, więc niż kiepskie, co do przeżycia. Natomiast wystąpiłem w odpowiedzi na atak, na kłamliwe zarzuty, jakie były postawione. A to, co się dzisiaj dzieje, potwierdza wszystko, co mówię. Proszę zwrócić uwagę, pani prokurator Wrzosek, wyszły informacje, że na zlecenie pana Sienkiewicza wykorzystywała jak prywatną kancelarię, polską prokuraturę, wysyłając pisma przygotowane w jakiejś prywatnej kancelarii, która dzisiaj z tego tytułu czerpie, można powiedzieć, w wyniku tych działań ogromne korzyści, obsługując telewizję publiczną. Chodzi o kancelarię Clifford, jak podaje w każdym razie wirtualny media, pan redaktor Słowik. Czy wcześniej ta sama pani prokurator udostępniła tajemnicę śledztwa panu Trzaskowskiemu, który to przyznał, składając zeznania w prokuraturze, jest jedną z gwiazd pana Bodnara. No mamy do czynienia z po prostu kpiną państwa prawa. Mamy do czynienia z kpiną z państwa prawa, kiedy panu Grodzkiemu, gdzie 200 kilkuset świadków, też lekarzy, współpracownicy pana Bodnara wskazują, że chciał czerpać korzyści, wskazywał na czerpanie korzyści, domaganie się od pacjentów jakichś kwot. Przepraszam, mocniej. I prokuratura wycofuje wniosek o uchylenie immunitetu. Potem jest panem Banasiem, naprawdę, którym TVN robił już materiały ile lat temu określone. Niech wspominał. Więc panie redaktor, krótko mówiąc, wszystko, co mówiłem, się potwierdza. Dzisiejszy aresz wobec szlachetnych ludzi, którzy podejmowali decyzję, by budować dla polskich kobiet prześladowanych wielki ośrodek, który spełniłby swoje rolę, którego tak brakuje w Polsce bardzo, żeby te kobiety na ulicę nie trafiały, żeby miały gdzie mieć wikto, pierunek, przespać się, przenocować więcej niż doby, prawda? To był piękny, ambitny projekt, który jest niszczony. Czy za chwilę będą zarzuty stawione pani Ewy Błaszczyk, czy podobny projekt został wybrany? Proszę sprawdzić, czy jakikolwiek inny oferent proponował budowę takiego wielkiego ośrodka, który pełniłby jednocześnie tyle wiele funkcji. Żaden. Czy jakikolwiek oferował też własny wkład finansowy tak duży jak ten? Żaden. I to były poważne argumenty przemawiające za tym obiektem i za tą ofertą, która zresztą stoi. Za te miliony widać, 60 milionów, które są wydane. W najlepszym standardzie budowany, żeby na dziesięciolecia był wystawiony ogromny obiekt i teraz jest w ten sposób niszczony, bo ktoś zastraszony jakieś rzeczy opowiada, by pod linię i oczekiwania rządzących zagwarantować sobie jakieś korzyści z tego tytułu, że być może związane nie tylko ze statusem, jak został postraszony zupełnie w sposób, by był bezprawny. To były groźby bezprawne ze strony panów, którzy takie, mecenasów, którzy takie rzeczy opowiadali, czy polityków Platformy, że kiedy ktoś nie zgłosi, to pójdzie do więzienia. No ludzie, którzy się boją, panie redaktor, działają absurdalnie, racjonalnie, a mają też być może inne korzyści zagwarantowane. A i po drugiej stronie ludzie wiarygodni w pełni, których szanuję, znam przynajmniej te dwie osoby, znam, jestem przekonany, ta trzecia pani też jest godna zaufania w każdym po tym, co robiła. Naprawdę ogromna krzywda tym ludziom została wyrządzona. Jestem przekonany, że opinia publiczna to zobaczy, ludzie zobaczą, jak straszliwa niegodziwość się stała i że zostanie to odwrócone, że elementarna sprawiedliwość tej sprawy zostanie przewrócona. Bardzo państwa przepraszam i panią redaktor, naprawdę już tak, nie tak, mogę, ja zdawałam sobie sprawę, problem, że to jest ostatnie pytanie i chcę panu podziękować za tę rozmowę, panie ministrze. I życzę panu zdrowia. Bardzo, bardzo dziękuję, pani redaktor. Ja również życzę wszystkim zdrowia, również tym, którzy o mnie takie rzeczy różne nieprawdziwe opowiadali. Naprawdę szczerze życzę im zdrowia też. I życzę wszystkim państwu zdrowych, radosnych, błogosławionych świąt. Wszystkiego panie najlepszego. Panie ministrze, bardzo dziękuję jeszcze raz za tę rozmowę. Były minister sprawiedliwości, prokurator generalny, był gościem
Polsat News był moim gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Dziękuję, panie redaktor. Dziękuję bardzo. Dobranoc.